tu będę. Poszło. Okej, sorry. No to będzie do tego. Witamy na naszym Q&A. Kamil Miśniakiem. Mamy tylko chwilę, bo trzeba co ciekawe na trening, więc jedziemy. Tydzień treningowy od meczu do meczu. Kiedy, co, jak, jakie akcenty, różnice, ciekawostki wpływają do tej klasy. Mówię te ciekawostki. Co się zmienia w tym tydzień w tydzień? Witam wszystkich. Co chciałbym? Ja już o tym troszkę mi mówiłem, że u nas w Championship wydaje mi się, że to jest także tak, że jakbyśmy mieli dwa mikrocykle w ciągu jednego. Praktycznie cały czas mamy dwa mecze w tygodniu i często to się sprowadza do tego, że załóżmy, że gramy wtorek, sobota, to jest poniedziałek, no to wiadomo, przedmeczowy wtorek, dobra, środa, sobota nie będzie. Poniedziałek normalny trening, wtorek przedmeczowy, środa mecz, czwartek wolny, piątek przedmeczowy, sobota mecz. I to jest tak naprawdę ciężko znaleźć w tym okresie jakiś czas na jakieś mocniejsze treningi, dlatego tylko mamy wolny jakby w sensie, że mamy jeden mecz w tygodniu. Wykorzystujemy to na to, żeby mocno pracować nad nogami. I wtedy na przykład to wygląda, to już też rozmawialiśmy, że wtorek jest to najcięższy dzień dla nas w tygodniu, gdy mamy tylko jeden mecz w tygodniu w sobotę. Wtedy mamy małe gry, duże gry, jeden na jeden, dużo takich akcentów, szybkościowych, sprintów i tak dalej. Po czym mamy obiad i od razu robimy siłownię na nogi, żeby to było, żeby jeszcze bardziej te nogi dobić. Potem środa jest wolna i w czwartek znowu jest mocny trening, tak? To wtedy też większe gry. Także. Idziemy kolejne pytanie. Jak wygląda mecz day derby? Mecz day derby. No to zależy od której gramy, ale przeważnie gramy o 15. Co się różni na przykład od tego, co w Lechu byłem, że w Lechu zawsze mieliśmy zgrupowania w hotelu, a tutaj tak naprawdę spotykamy się 2 godziny przed meczem, są 2,5, w ośrodku treningowym mamy posiłek. Dobra, no to dobra, to wstaję rano, załóżmy 15 mecz, to jem sobie 9 śniadanie, bo potem o 12 mam następny przedmiotowy posiłek, jadę, czyli 11.30 jadę na ten ośrodek treningowy, mamy tam obiad o 12, potem 12.30 odprawa. I każdy swoim samochodem jedzie na stadion i tak naprawdę czekamy w danym meczu. Co lubisz zjeść i wypić po wygranym meczu? Po wygranym meczu? Powiem wam szczerze, że w Lechu bywało lepiej z tą atmosferką po meczu i z tymi wyjściami. Dlatego często coś sprowadza po prostu do tego, że idę do domu i może zjem sobie jakąś pizzę. Czy po przegranym jesz? Po przegranym też trzeba sobie czasami zrobić taki cheat day i coś zjeść dobrego. Nie, ja po meczu lubię zjeść po prostu dużo. Niekoniecznie, nie wiem na co się nastawiamy. Czasami jest to sushi, czasami jakaś pizza, coś takiego kalorycznego. Dużo przede wszystkim, żeby w tym zregenerować. Po meczu? No co ty, ja bym was wymiotował. Nie, ja nie jestem w stanie zjeść ogólnie po meczu, a jeszcze jak jest gorąco, to nie zjem nic takiego na przykład pustego, wiesz, jakiegoś tam, jakieś często, na przykład my w derby, jak wracamy z meczu, to często mamy na przykład posiłek do autobusu i mamy tam trochę takiego, nie wiem, to nie jest taki a la fast food, to się nazywa Nando's w Anglii. I tam jakieś kurczaki, frytki i oni to jedzą. Ja nie jestem w stanie tego zjeść po meczu, bo no, mój organizm nie jest w stanie. Przepraszam, bo mnie to wyrzucę. O, witam pana. Serdecznie. Dobra. Ja też mam dwa pytania. Ale nie, a nie jedziemy tu? Czy nie, ja mam dwa pytania. Moje osobiste. Tak, więc pierwsze pytanie. Ciekawe, co cię skumasz. No. Pierwsze pytanie. Która nagroda młodzieżowca miesiąca cię cieszyła najbardziej? I zakład z tym się wiązał, wygrany. Mieliśmy takie zdjęcia razem wszyscy, jak cię podnosimy. Nie wiem, czy... dobra, już kumo. Myślę, że jednak, że ta pierwsza nagroda. No bo to był wtedy duży prestiż i to jest nagroda na następne lata póki co. Póki co to nagroda. Tak. Nie jest przechodnia, ona tak, jest. Została. Tak, ona została. Tam tą statuetkę można bierzeć, wyrzucić, zgubić. Tam powiększą trochę ciężej. No tak, tak. I drugie pytanie moje to jest Sylwester 2019. Ja wiem, I ja bym chciał zapytać, czy bo ty dojechałeś tam wtedy. Dojechałem, tak, Maciej jeszcze. Tak, chciałem zapytać, jak minęła ta podróż z Maciejem? Czy ona była ciężka, czy lekko przebiegła? No Maciej Skrzypczak to jest
pewnie wy nie znacie, ale my tutaj bardzo dobrze znamy Macieja. Bardzo dobrze znamy. No podróż była ciężka, tak? Byłem bardzo zmęczony po tej podróży też, bo to wiadomo kilka godzin ciężko było z tego auta wysiąść po takiej podróży i no, podróż na pewno nie należała do łatwych. Ale ja tutaj w obronie Kamila stanę, bo mimo że ciężka podróż, że ciężko było wyjść z tego auta, to potem do późnych godzin wieczornych wraz ze mną tańczyło na parkiecie naszego domu, więc poradził sobie z koszulka piłkarskich Arsenalu, Londynu między innymi, tak. Gieksy i wiele, zawsze tam wiele innych. Pozdrowy! Jaka jest jedna rzecz, która decyduje zawodników z Anglii, którzy takiej w Polsce uparcie nie macie? Jedna cecha, jedna. To nie. Tak. Nie ma gatunku. Nie ma gatunku. Kończymy? Tak, nie ma gatunku. Opisz różnicę w szatni polskiej i angielskiej. No tutaj akurat jest duża różnica i to na korzyść polskiej szatki, no bo... Wiadomo. Ale trochę w Anglii tak jest, że to wygląda bardziej jak korporacja i przychodzimy tam. Czasami jest tak, że każdy mówi cześć i tak naprawdę nie każdemu podaje się, nie każdy każdemu podaje rękę, tylko siada, jakby każdy ma swój biznes. Trochę jak taka korporacja, a w Lechu no to wchodziły w szatni z każdym, tutaj Misiek, Krepanko i z każdym coś tam zamieniłeś jakieś słowa. Nie powiem też, że oni są... Wiesz co? Nie powiem też, że oni są niemili, bo są mili, tylko po prostu takie inne zwyczaje trochę są. U nas tam zawsze też jakaś szyderka z kogoś, wiesz, w Polsce, a w Anglii trochę jest to trochę mniej w niższym stopniu. Dobra, czy Rune zmieni twój pogląd na piłkę? Kto ty z Rune piłkę? Dobra, nie ma najmniejszy. Każdy go zna. Czy Rune zmieni twój pogląd na piłkę? Czy zmieni mój pogląd na piłkę? Nie. Czy czytasz się od niego? Ale wiesz co, na przykład dostałem u niego, nie wiem, rady, na przykład, że Kamil stań tutaj przy starym fragmencie. Bo ja tu często stałem, jak grałem w Manchesterze i tu mi często spadała piłka i wiesz, jak ci mówi to Wayne Rooney, no to... Ty mam faktycznie, że ta piłka nam spada, czy nie? Akurat nie było rzutu rożnego w tym meczu, więc nie spadła mi ta, ale ogólnie, wiecie, jak mówi to Wayne Rooney do ciebie, no to jakby podwójnie w to wierzysz, no bo to jest gość, który zrobił niesamowitą karierę, no i każda rada od niego, staram się ją wykorzystywać, no bo to jest wielki handicap, że mogę z nim współpracować. Jest młodym trenerem, ale wiesz, jeszcze ma... Okej, okay, czyli jaki masz rytuał przed meczem? Rytuał przed meczem? Taki twój. Ja nawet nie rytuał, tylko tak w głowie, mentalnie, co zawsze robię. Zawsze miałem problem czasami, że się przemotywowałem przed meczem, a teraz zawsze przed meczem do końca staram się zachować taki luz, spokój, nawet nie myśleć o jakoś mocno o tym meczu. Na meczu bardziej skupiam dzień wcześniej, ja analizuję sobie przeciwnika, na kogo będę grał, bo mam zawsze tam swoje highlightsy, a przed meczem tak staram się, wiesz, kompletnie wyluzować, no czasami jakaś muzyka, czasami z kimś pogadać. Ale bo wiem, że wiesz, moja jakby mój poziom takiej adrenaliny i tak dalej, on wzrośnie w trakcie meczu. Ja nie potrzebuję takiego pierwszego pobudzenia, bo wiem, że to zawsze będzie na odpowiednim poziomie potem, nie? Dobra, ostatnie pytanie jest ode mnie. Moment, który najbardziej utkwił ci w pamięci, z takich radosnych, ale jeden moment, taki, który od razu topał w całej twojej karierze. Jak bramka wygrana, cokolwiek, jeden. Bramka z Legią i Cieszynka, bo w sensie takie przed Legią, wiesz, z Młodziem, z Puchą, razem. Super. Dobra, my dziękujemy. Pozdrawiam tego pana i każdy z was nie korzysta, bo to jest super fachowiec naprawdę. I nie mówię tego, bo jest moim trenerem od wielu lat, ale naprawdę to jest gość, który zawsze mi pomoże. Ciao, trzymajcie się. Ciao.